Ceny praw do emisji dwutlenku węgla osiągnęły już blisko 60 euro za tonę, czyli zdrożały aż o 76% w porównaniu ze stawkami obowiązującymi jeszcze na początku roku. Jeszcze przed końcem tej dekady ceny praw do emisji dwutlenku węgla mogą wzrosnąć nawet do 85 euro za tonę. Podnosząc ceny, Unia Europejska chce wymusić na emitentach szybsze przechodzenie na czystsze źródła energii. Rekordowo wysokie ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla są efektem konsekwentnej dekarbonizacji gospodarki realizowanej przez Brukselę. Wysokoemisyjne paliwa, takie jak węgiel kamienny i brunatny, mają szybko zostać zastąpione przez gaz i odnawialne źródła energii, ponieważ jednym z głównych zamiarów Komisji Europejskiej jest osiągnięcie przez wspólnotę neutralności klimatycznej do 2050 roku. Rosnące koszty zakupu uprawnień do emisji są groźne dla elektrociepłowni, które zatwierdzają taryfę w tzw. modelu uproszczonym. Elektrociepłownie są w tym trudnym momencie postawione, bo nie mogą zmienić taryfy w skali roku. Mamy narzuconą taryfę metodą wskaźnikową. Ciepłownie w oparciu o węgiel mają kosztową, gdzie mogą w ciągu roku zmieniać tą cenę. Powiem tak, spalając jedną tonę węgla, przykładowo za 400 zł, dopłacamy 2 tony CO2, czyli na dzień dzisiejszy to jest 120 euro. A część pieniędzy z opłaty emisyjnej można byłoby wykorzystać na modernizację i rozwój. Zamiast przeznaczyć takie zakłady jak my, te pieniądze przeznaczyć na inwestycje, właśnie na tą ekologię, na rozwój technologii, na modernizację, na nowe urządzenia, my płacimy tak, prawdę mówiąc, taki podatek, gdzie tych pieniędzy nie widać, tak? Te pieniądze mogłyby zostać u nas na rozwój. Unijny system handlu uprawnieniami do emisji utworzony został w 2005 roku. Obejmował ponad 11 tysięcy instalacji w całym europejskim obszarze gospodarczym i pokrywał blisko 40% europejskich emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie z założeniami, system ten działa w formule definicji limitu ilości gazów cieplarnianych, które przedsiębiorstwa mogą emitować. W ramach corocznego limitu przedsiębiorstwa otrzymują lub kupują uprawnienia do emisji, którymi mogą w razie potrzeby handlować. Pierwotnie system charakteryzował się nadwyżką uprawnień do emisji, co prowadziło do ustalania niskiej ceny i nie skutkowało działaniami na rzecz transformacji klimatycznej. Jeszcze w 2014 roku cena prawa do emisji kształtowała się na poziomie 6 euro. Jednak eksperci przewidywali, że zmiany mogą nastąpić na początku nowej dekady w wyniku pojawienia się bardziej wymagających przepisów. Zakładano, że cena emisji dwutlenku węgla powinna wzrosnąć w latach 2021-2030 do 23 euro. Jak się okazuje, rzeczywistość znacznie przekroczyła oczekiwania.